Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Krasnogrodu. I tak pomyślałem sobie, czy by tutaj nie doprowadzić kolejnych linii tramwajowych, które już istnieją. I tak sobie pomyślałem, czy by na przykład tu nie mogła dojeżdżać linia numer 16 i ją właśnie sobie tutaj przeciągniemy. Czyli tak, gdzie jest? Tu mamy przystanki, tu. O, właśnie, pyk. Co się z tym tramwajem stało? A, on się normalnie ustawił tutaj. Czekaj, gdzie tu są jeszcze przystanki tramwajowe? W tym rejonie. Tu jest raczej tylko w tym Przemyśle są. Tu na pewno byłyby. Pytanie, do której pętli ciebie posłać? Może do tej, do tego. Pyk. I teraz, gdzie tu były przystanki w tej ropie? Pyk, pyk. O, i tu chyba, jeżeli chodzi o te przystanki tramwajowe, to byłoby na tyle, bo tu raczej jeszcze tu jest jakiś, o kurde, czekaj, to tu i tu są dwa. Dobra, i z tym tramwajem mamy póki co kwestię rozwiązaną. Następny tramwaj, czyli trochę się tym pozajmujemy. Może jakiś jeden tramwaj by tu dojeżdżał. Linia tramwajowa 42. A ta jedynka? Jedynka ma... A ta truja? Trójka mamy. Dobra, na razie tyle. A my zajmiemy się... Dobra, nie będziemy się tym bawić. Tak, tutaj tą jedną linię po prostu skończyłem przedłużyć, a my się zajmiemy tutaj. Gdzie my tutaj się zająć? Może. Teraz zrobimy sobie ten rezerwat. Dobra, zrobimy sobie tu rezerwat przyrody. Tutaj też tak średnio by wyglądał. Może w tych górach, chociaż tu jest przemysł, to nie. Gdzie, co by tu zrobić? No można by... zrobić tutaj drogę jakąś taką. I tu małą taką małą wiochę z widokiem na resztę miasta. O, na przykład tutaj. Tylko trzeba by gdzieś z autostrady zjechać. Dobra, robimy małą taką osadę domków jednorodzinnych. O. Tylko do niej taką krajówką już pojedziemy. Nie będziemy autostrady tam ciągnąć. Taką zwykłą drogę krajową. Taką... Tu jakieś wioski będą po prostu w tych górach. O Boże.
Pojadę. Dobra, taką krajów, taką drogą krajową w te góry się wybierzemy. O. I tutaj taką małą wieś zrobimy. Tutaj takie małe rondko mogłoby być nawet. I z tej wioski będzie się wchodziło do rezerwatu. Tu jakaś taka, o. I tu jakieś małe domki jednorodzinne będą. Może nie takie coś. Ale absolutnie taka rzecz nie powinna nastąpić. Tutaj jeszcze coś w dół. Wiecie, to ma być taka mała wiejska, górska może, wiejska wioska, tak. Górska wioseczka taka mała. Taką z taką nieregularną zabudową oddaloną od siebie, nie? No i tutaj by się wchodziło do tej dolinki, do rezerwatu. O. No i tu byśmy, aha, bo tu nie ma do, no z tego węzła autostradowego by się zjeżdżało tutaj do tej wioseczki, z tej tutaj, o, z tego czegoś, z tego skrzyżowania by odchodziła taka droga krajowa, właśnie tu. No tylko to nie za bardzo chce z nami tu współpracować. Może rondo tutaj gdzieś po prostu. Bym tu rondko zrobił. O, albo coś takiego i tam się podepnie. Tu zawrotkę się zrobi, jakby ktoś zgubił się na autostradzie i stwierdził. Dlaczego tego się nie da zbudować tu? No, normalnie się kurwa nie da. Co to za kurestwo jest? Boże. No takie, takiego dzielnego cycka zrobimy. O, tu się jeszcze taką, może coś takiego zrobi. Tu się jakąś kurde, jakieś domki w rąbie. Ale fantastyczne osiedle. Prędzej taka mała. Nawet nie z miasta, to jest po prostu zwykła wiocha. O, tak, tu w górach. Taka mała osada, nie? Małe osiedle. Takie góralskie osiedle, proszę bardzo. Tutaj nazwiemy to jakoś. To nie będzie jakoś duże, bo wiadomo. Dojazd jedną drogą, taka wieś, o.
tu małe rondko i nie będzie można sobie tu wjechać. Dobra, i teraz jakoś tutaj tam można by już w sumie, to mają być domki. Tu może na rondku niekoniecznie, ale tu na przykład jakiś jeden dom. Te domy tak porozrzucane różnej wielkości. O, na przykład tu. Tu mogłoby być ze dwa. W ten sposób. Takie oddalone od siebie. O kilka metrów. Żeby nie były, chociaż, dobra, tu mogą być dwa, tu z tej strony, tak, dwa, o. O, tu jakieś mniejsze domy, już tutaj to. Zobaczymy, co tu się wybuduje. W ogóle zobaczymy, co tu się potworzy za cudne, co to za cuda na kiju tu się potworzą naraz. No, fajne domki, takie fajne, takie w górach. Osiedle w górach. Tu jakiś kurde sklep mógłby być. O. I tutaj ciach. Głównie to domki, taka mała osada w górach. Z niską zabudową, ale za to z mega pięknymi widokami na resztę miasta. O. Pokaż nam przed stąd, jaki mają widok. Tutaj mają tak dosyć kubkowato, bo widzą tą strefę przemysłową. Ale widać tam te wieżowce. O, tam nawet tą farmę widać. Może na następnym odcinku tutaj jakieś domki porobimy, że to niby jest jakaś wieś, kurde. No tu jest taka wioska bez przemysłu rolnego, taka wieś, powiedzmy, górska. Wiocha pod miastem, proszę bardzo, o. No taki, kurde, nie wiem, co to za dom jest w ogóle. Jakiś, kurde, kontener chyba. Przyczepa kempingowa, kurde, normalnie. O Boże, co to jest przyczepa kempingowa. No, ale ten bliźniak jest ładny. Czekaj, ja bym co ładniejsze domki tutaj zachował takie. O, na przykład ten domek. O. Jakieś takie fajniejsze domki, pokaż ten. W sumie te domy można by tak pozachowywać, żeby one nie zmieniły wyglądu. O, Lidla mają, o. To tutaj. No dobra, niech będzie, że w osadzie w górach jest Lidl. Dobra, tego Lidla możemy tu zostawić w sumie. Tu jakąś taką chałupę. O, znowu taki bliźniak to może być. A tu co tu jest? Taka. O, taka. Taki może tu być tutaj. Może ja te domki pozachowuję. No nawet fajnie wyglądają. Poza tym, kurde, głównym. A ten może nawet być, czekaj. Ty też możesz w sumie być. Fajnie tutaj wejście do domu mają. Będą sobie mieszkali tak wysoko w górach. Myślę, że to fajnie wyszło. Taka mała osada w górach, kurde. Nie wiem, osada pasterska, kurde.
jeden autobus jeżdżący co godzinę. W sumie można by tak zrobić. O, tutaj taki domek. A ten może też być. O, tutaj taki. Znowu ten się zrobił, ale tu nic. No i się tu ładnie budują, kurde. Chyba tu miniaturę zrobić, czekajcie, o. F12. O, mamy to. Miniatura jest. No. Ja tu dobuduję kolejną os... Może kolejne tutaj domy w tej osadzie, kolejne... chatki. Pyk. 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 O, i kolejne domostwa tutaj. No już tu jakaś ciężarówka. O, i tu mamy drogę. Ej, wow, fajnie to wyszło. Już policja jedzie. No tak więc co, ja wam bardzo dziękuję za odcineczek. Trzymajcie się. No i cześć.